Przygotowując materiał na zrealizowanie dzisiejszego odcinka, musiałem sięgnąć do wielu źródeł. Wśród nich ważnym elementem była książka autorstwa Moniki Całkiewicz i Roberta Ziębińskiego pod tytułem Kroniki Zbrodni. Przyznam wam, że zabierałem się za tę sprawę od ponad roku. Z racji, że jest ona dość znana, długo zwlekałem z jej przedstawieniem. Ale przejdźmy do tematu. Zbigniew D. przyszedł na świat w roku 1966. Małgorzata była w tym samym wieku. Warszawa lata 80. ubiegłego wieku. Zbigniew i Małgorzata wzięli ślub. Owocem ich związku była córka, której na imię dali Aleksandra. Przyszła ona na świat 21 marca 1988 roku. Rodzina była bardzo pobożna, regularnie uczęszczali na msze święte. Mieli dobre relacje z kapłanami, z którymi spotykali się nawet na stopie prywatnej. Zapraszali ich do siebie do domu. Z zewnątrz sprawiali wrażenie bogobojnej i mogącej służyć za przykład dla wszystkich rodziny. Od środka nie wszystko było takie idealne. Zbigniew z czasem zaczął przejawiać skłonności homoseksualne. Wydawałoby się, że kłóciło się to z jego religijną naturą, ale najwyraźniej w jego przypadku potrafił to jakoś pogodzić. Początkowo spotykał się z mężczyznami na boku, z czasem zaczął przyprowadzać ich do domu, nie kryjąc się przed Małgorzatą. W końcu ich relacja weszła na kolejny poziom. Zbigniew zapraszał swoich partnerów seksualnych do swojego łoża małżeńskiego. Małgorzata początkowo niechętnie brała udział w trójkątach z innymi mężczyznami, ale z czasem nie miała już żadnych obiekcji. Najwidoczniej ten układ wszystkim odpowiadał, bo trwali w nim przez długi czas. Mijały lata. Ola zaczęła chodzić do szkoły, a niedługo później przyszedł czas na jej pierwszą komunię świętą. To niezwykle ważne wydarzenie dla większości dzieci. A w tak religijnej rodzinie, tym bardziej. Komunia miała odbyć się w jednej z parafii na warszawskiej woli. W spotkaniach przygotowujących do sakramentu komunii brały udział dzieci, ale także rodzice. W ten oto sposób Zbigniew i Małgorzata poznali Mariusza B. To szesnastolatek, który był ministrantem w parafii, w której komunie przyjąć miała ich córka. Urodził się on w roku 1980. Wychował się na warszawskiej woli. Chłopak złapał bardzo dobry kontakt ze Zbigniewem. Był on dla niego jednocześnie jak ojciec, a także jak przyjaciel. Chłopak miał ciężko w domu. Swego biologicznego ojca nigdy nie poznał. Samotnie wychowywała go matka. Nazwisko Mariusz otrzymał po ojczymie, który też już odszedł od jego matki. Ze swoich problemów zwierzał się Zbigniewowi, który zawsze chętnie go wysłuchał. Rodzinie D najwidoczniej bardzo zależało na dobru Mariusza. W pewnym momencie zaproponowali, by zamieszkał u nich w domu, gdzie będzie miał lepsze warunki do dorastania niż u siebie. Najwidoczniej ta propozycja wszystkim odpowiadała. Nie trzeba było długo czekać, kiedy Mariusz zamieszkał razem z Małgorzatą, Zbigniewem i ich córką Olą. W tym czasie chodził do technikum samochodowego. Szybko ich układ przyjacielski zaczął się zmieniać. Nastolatek niebawem stał się partnerem seksualnym małżeństwa, które przygarnęło go pod swój dach. Prawdopodobnie Zbigniewowi od początku chodziło to po głowie, kiedy zaproponował wspólne mieszkanie. Przyznajcie, że była to doprawdy dziwna relacja. A potem było już tylko dziwniej. Ale o tym za chwilę. Zbigniew śpiewał w chórze kościelnym. Z wiekiem dołączyła też do niego Ola. Dziewczyna zdecydowanie lepszą relację miała z ojcem. Z matką nie dogadywały się zbyt dobrze z upływem lat dysproporcja się jeszcze zwiększała. Mariusz po jakimś czasie sypiał już tylko z małgorzatą. Na efekty tego nie trzeba było długo czekać. W roku 1999 kobieta urodziła dziecko. Była to kolejna córeczka, na imię dostała wiktoria. Choć Zbigniew i Mariusz dobrze wiedzieli, kto jest ojcem, to oficjalnie był nim mąż Małgorzaty. Ta skomplikowana sytuacja nie działała dobrze na rodzinną atmosferę. Po czterech latach wspólnego mieszkania, Mariusz wyprowadził się do kawalerki, którą otrzymał jako lokal komunalny. Młody mężczyzna zaczął interesować się psychologią. Rozpoczął nawet studia na tym kierunku i kupował książki związane z tą tematyką. Podjął pracę, dostał służbowe auto i zarabiał nie najgorzej. Wspólne życie małżeństwa z dwojgiem dzieci nie potrwało jednak długo. Zbigniew zaczął mieć problemy z prawem. Na co dzień zajmował się sprzedawaniem sztucznej biżuterii, a także doradztwem kredytowym. Był podejrzewany o wyłudzanie pożyczek w bankach. Zbigniew wyżywał się na Małgorzacie, a sam spotykał się co jakiś czas z mężczyznami. Żona w końcu zdecydowała się od niego odejść. Mariusz przekonywał ją, by zamieszkała z nim. Ta jednak wyprowadziła się z córkami do swojej matki. Nie miały tam wiele miejsca. Zbigniew, mimo iż był apodyktyczny względem swojej żony, to chciał dla swoich bliskich jak najlepiej. Zgodził się płacić za mieszkanie, które Małgorzata wynajmowała później razem z córkami. Mariusz często wpadał tam z wizytą. Wkrótce zamieszkał razem ze swoją kochanką, jej córką i z ich wspólną córką. A za to wszystko płacił Zbigniew. No takiego scenariusza nie wymyśliłby chyba żaden scenarzysta. Mijały lata. Mariusz w tamtym czasie opiekował się swoim sześć lat młodszym od siebie kuzynem, Krzysztofem. Ten często przebywał w ich mieszkaniu, momentami tam pomieszkując. Chłopak był całkowicie zapatrzony w Mariusza. Robił wszystko, o co tamten go poprosił. Aleksandra nie była już małą dziewczynką. Dorastała i zaczęła wyrażać swoje własne zdanie na temat sytuacji w domu. Uczęszczała do liceum plastycznego. Relacja matki z Mariuszem nie pasowała jej, czego dawała wyraźny wyraz. Dochodziło do coraz większych spięć. W końcu zdecydowała się wyprowadzić z tego mieszkania i zamieszkać razem z ojcem. Ten w tamtym czasie był w związku z innym mężczyzną i razem mieszkali. Aleksandra się do nich wprowadziła. Nie miała nic przeciwko temu, że jej ojciec był gejem. Wręcz polubiła jego partnera. W tym czasie miała chłopaka, a za jego plecami romansowała z koleżanką poznaną przez internet. Zbigniew, mimo różnic między nim a Małgorzatą, nadal liczył, że ich związek można odbudować. Zaczął się starać o to, by kobieta znów z nim zamieszkała. Mniej więcej w taki mocno zawirowany sposób wyglądało kilkanaście lat małżeństwa Małgorzaty i Zbigniewa. Mariusz nie ukończył studiów psychologicznych. Namiętnie wręcz czytał książki dotyczące technik manipulacji. Od jakiegoś czasu Ola żyła w ciągłym stresie. Bała się kochanka swojej matki. Uważała, że jest on niebezpieczny i grozi jej, a także jej ojcu. Prosiła znajomych, by odprowadzali ją pod same drzwi, kiedy wracała ze szkoły. Twierdziła, że śledził ją srebrny samochód. Był rok 2006. O godzinie drugiej w nocy, 5 dnia kwietnia, Małgorzata wysłała smsa do męża. Pisała w nim, że muszą się spotkać i poważnie porozmawiać na temat ich relacji. Pisząc do siebie, ustalili, że Zbigniew pojawi się u niej w mieszkaniu o godzinie 11. Kiedy pojawił się na miejscu zgodnie z planem, na parkingu zaczepił go Mariusz ze swoim kuzynem Krzysztofem. Powiedzieli oni Zbigniewowi, że Małgorzata została zatrzymana przez policję i muszą razem tam pojechać. Mężczyzna był zdezorientowany, jechał, gdzie mu kazali. Po drodze jednak zmienili zdanie i nakazali mu jechać do jego własnego domu. Zmienili też ton. Nie były to prośby, a rozkazy pod groźbą. Mieli przy sobie nóż i pistolet. Zbigniew robił, co mu kazali. Kiedy już weszli do domu na osiedlu Stara Miłosna w Warszawie, mężczyźni zakneblowali go i skrępowali. W ten sposób chcieli go zmusić, żeby przystał na warunki, które mu proponowali. Mariusz nalegał, by Zbigniew w końcu zgodził się na rozwód z żoną. Ten, jako gorliwy katolik, nie uznawał rozwodów i liczył, że jeszcze im się ułoży. Prócz tego miał on się zrzec rodzicielstwa Wiktorii. Miał też spłacić 200 tysięcy złotych długu za mieszkanie, a także podpisać polisę na życie na kwotę 2 milionów złotych. Te pieniądze w razie jego śmierci otrzymać miała Małgorzata. Zbigniew nie chciał się na to zgodzić. Zdawał sobie sprawę, że tym podpisem wydałby na siebie wyrok śmierci. Ale nie był w dobrej pozycji dostawiania warunków. Trudno dyskutować z kimś, kto miał argumenty w postaci narzędzi tortur. Mariusz pastwił się nad Zbigniewem, aż ten się ugiął. Zadzwonił do swojego agenta ubezpieczeniowego. Takich spraw jednak nie załatwia się przez telefon. Agent przyjechał do mieszkania. Poinformował Zbigniewa, że przed zawarciem umowy na tak pokaźną sumę musi się on poddać dokładnym badaniom lekarskim, które wykażą, że nie cierpi on na żadną śmiertelną chorobę. Musi też najpierw odbyć się audyt finansowy, by zweryfikować, czy stać go na tak wysoką stawkę ubezpieczenia. Zatem od ręki nie można było niczego załatwić. Plan Mariusza spalił na panewce. Musiał na jakiś czas odpuścić Zbigniewowi, przynajmniej do chwili, gdy ten nie opora się z formalnościami dotyczącymi ubezpieczenia. Jednocześnie Zbigniew miał czas, by zareagować. Zdawał sobie sprawę, że spełniając warunki Mariusza, jedynie przesunie wyrok śmierci, który ten już właściwie na niego wydał. Na ten moment wydawało się, że życie Zbigniewa było w jego własnych rękach. Od jego działań zależało, czy powstrzyma Mariusza przed zrobieniem mu krzywdy. Ten jednak zamiast udać się na policję, zrobił zebranie rodzinne, w trakcie którego opowiedział swoim bliskim o tym, że Mariusz torturował go, chcąc wymusić na nim podpisanie polisy na swoje życie. Nie udał się na policję. Być może sądził, że informując członków rodziny o zamiarach Mariusza, zniechęci go do ich realizacji. W końcu, gdyby coś w niedalekiej przyszłości mu się przydarzyło, to każdy od razu podejrzewałby Mariusza. Być może nadal miał też sentyment do mężczyzny, którego kilka lat wcześniej przygarnął pod swój dach. Wydawało się, że jego działania faktycznie przyniosły zamierzony efekt. Mariusz zaprosił Zbigniewa na obiad, by wyjaśnić sobie wszystkie niesnaski i przywrócić ich relacje na normalne tory. Ten, wbrew radom ludzi ze swojego otoczenia, przyjął zaproszenie. Spotkanie miało mieć miejsce 10 kwietnia 2006 roku. Jaki był jego przebieg? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że od tego czasu nikt nie widział Zbigniewa i jego córki Aleksandry. W umówionym spotkaniu udział wziąć miał Mariusz, Małgorzata oraz Zbigniew i Aleksandra. Kiedy Zbigniew z córką pojawili się w mieszkaniu, okazało się, że był tam tylko Mariusz i Krzysztof. Mężczyźni zmusili ich, by pojechali na działkę do Płutuska, gdzie był domek należący do rodziny Krzysztofa. Zgodzili się. Tam Mariusz zamknął się w pokoju razem ze Zbigniewem. W tym czasie Ola była w innym pokoju. Krzysztof został na zewnątrz. W ten sposób mijały długie godziny. W międzyczasie Ola wymieniała się wiadomościami SMS ze swoim chłopakiem. Był on wtajemniczony w sprawę. Wiedział, że to spotkanie wywoływało w Oli niepokój. Umówili się, że w razie czego będą pisać do siebie szyfrem. Wiadomość o treści ok miała oznaczać, że wszystko jest w porządku. Wiadomość o treści dobrze miała oznaczać, że zaczynają się problemy, ale wszystko jest pod kontrolą. Gdyby użyła słowa super, to oznaczałoby, że jest naprawdę źle. Żadnej tego typu wiadomości nastolatka nie wysłała. Tego samego popołudnia Zbigniew zadzwonił do swojego przyjaciela. Zdaniem rozmówcy brzmiał on jakoś nienaturalnie, zupełnie jakby ktoś kontrolował ich rozmowę. Nie była ona długa. Kiedy kolega zapytał o Ole, głos Zbigniewa miał się załamać i rozłączył się. W pewnym momencie Ola została wysłana do samochodu, by tam poczekała z Krzysztofem. Czas nieubłagalnie upływał. Nastolatka poprosiła Mariusza o to, by mogła wrócić do domu na noc. Mężczyzna się zgodził. Miała go jednak zapewnić, że na nazajutrz około południa pojawi się z powrotem. Przystała na ten układ. Krzysztof został w chatce ze Zbigniewem. A Mariusz odwiózł ole do Warszawy. Ta udała się do swojego chłopaka i rozmawiała z nim o tym, co działo się w półtusku. Mimo wszystko nie powiadomiła policji, tylko pokornie wróciła z Mariuszem na zajutrz na działkę. Tam ona z Krzysztofem siedziała w aucie i czekała na efekt rozmów jej ojca z Mariuszem. Po kilku godzinach oczekiwania w aucie w końcu pojawił się tam Mariusz. Nie było jednak jej ojca. Mężczyzna poprosił ją by weszła do chatki i porozmawiała z ojcem. Razem weszli do środka. Krzysztof natomiast został w aucie. Jakiś czas później Mariusz wrócił do niego i powiedział mu, by sobie pojechał, i wrócił za około dwie godziny. Był wyraźnie zdenerwowany. Kuzyn go posłuchał, jak zawsze zresztą. Kiedy wrócił, Mariusz powiedział mu, że Zbigniew i Aleksandra wyjechali za granicę z powodu długów, których narobił sobie mężczyzna. Zakazał mu mówić komukolwiek o tym, że byli w tym miejscu. Kilka dni później Mariusz poprosił Krzysztofa, by dokładnie wysprzątał chatkę. Ten, oczywiście bez słowa sprzeciwu, wykonał polecenie. Po Zbigniewie i Aleksandrze ślad zaginął. Z jego telefonu późnym wieczorem 11 kwietnia został wysłany jeszcze SMS do kolegi, z którym rozmawiał wcześniej. Napisał mu, że około północy będą w domu. Podobnego SMS-a otrzymał chłopak Goli. Brakiem kontaktu z nimi zaniepokoiła się matka mężczyzny, zawiadomiła policję o zaginięciu syna i wnuczki. Chłopak, oli, tracąc z nią kontakt, próbował szukać jej na własną rękę razem ze swoimi znajomymi. Ci przyznali, że młody mężczyzna zachowywał się dziwnie. Odnieśli wrażenie, że był on zastraszony. O tym, że Ola była u niego w nocy z 10 na 11 kwietnia powiedział dopiero tydzień po jej zaginięciu. Znajomi zaczęli podejrzewać, że mógł być on zamieszany w tę sprawę. Z jakiegoś powodu starał się odciągać podejrzenie od Mariusza, kierując je w innym kierunku. Wywiad środowiskowy rzucał podejrzenie na partnera Małgorzaty i jego kuzyna. 17 kwietnia 2006 roku obaj zostali zatrzymani w celu złożenia wyjaśnień. Twierdzili oni, że nie mają nic wspólnego z tym zaginięciem. W tamtym czasie przeszukano budynek na działce w Półtusku należący do rodziny Krzysztofa R. Tam znaleziono taśmę klejącą, kołdrę, śpiwór i resztki jedzenia. Nie było tam nic, co wskazywałoby na to, że był tam ktoś przetrzymywany. W związku z tym, że śledczy nie mieli przeciw nim żadnych dowodów, zostali zwolnieni do domów. Nic w tej sprawie nie ruszało do przodu. Życie zdawało się iść normalnym tokiem. Postępowanie w tej sprawie zawieszono 27 września do czasu uzyskania informacji o miejscu przebywania zaginionych. 28 grudnia doszło do pożaru w Półtusku w domku należącym do rodziny Krzysztofa R. Ktoś ewidentnie podłożył tam ogień. Śledczy podejrzewają, że to miejsce mogło mieć związek z zaginięciem, w którym w kręgu podejrzanych znajdował się Mariusz i jego kuzyn. Być może pożar miał za zadanie zatarcie śladów zbrodni. Nie było tam żadnych śladów włamania, a podpalenia dokonano od środka. Najprawdopodobniej podpalaczem był sam Krzysztof, na co później wskazywał jego ojciec. Małgorzata zdawała się nie przejmować nagłym zaginięciem jej męża i córki. Nie brała udziału w ich poszukiwaniach. Być może wierzyła, że wyjechali gdzieś uciekając przed problemami. Niemniej, Małgorzata zaczęła uczęszczać na zajęcia taneczne do klubu Złota Milonga. Jej partnerem do tanga był 55-letni Henryk S. Mężczyzna miał żonę i dwie córki. Jedna z nich była już dorosła i mieszkała osobno. Henryk był, można powiedzieć, człowiekiem sukcesu. Był dobrze zbudowany i wysportowany. Wyglądał na młodszego niż był w rzeczywistości. Pracował jako specjalista od linii wysokiego napięcia i zarabiał dużo pieniędzy. Był to człowiek z klasą, zawsze elegancko się ubierał. Był też wykształcony. Z pewnością imponował on Małgorzacie. Ta sporo opowiadała o nim Mariuszowi. Tamten zaczął czuć się zagrożony w swoim związku. Atrakcyjny partner do tańca wzbudzał w nim zazdrość. Siódmy dzień marca roku 2007. Henryk tego dnia nie czuł się najlepiej. Dopadło go przeziębienie. Mimo wszystko, zdecydował się tego dnia udać na zaplanowaną lekcję tańca. Nie chciał zawieść swojej partnerki do tanga. W końcu do tanga trzeba dwojga. Niestety w tym przypadku nie była to dobra decyzja. Tego dnia wyszedł z domu po raz ostatni. Po lekcji tańca nie wrócił. Henryk tego wieczoru, jak zwykle, odwiózł Małgorzatę pod sam dom. Potem pojechał do siebie. Mieszkał w bloku na zamkniętym osiedlu. Portier zanotował, jak kilka minut po godzinie 23 wjechał na teren parkingu. Choć z parkingu do bloku, w którym mieszkał, miał nieco ponad 100 metrów, w mieszkaniu się już nie pojawił. Jego służbowy, jak i prywatny telefon zostały w domu. Zgłoszono jego zaginięcie, ale poszukiwania nie przynosiły żadnych efektów. W tym czasie na telefon służbowy Henryka zaczęły przychodzić smsy. Ich nadawca podawał się za Henryka właśnie. Pisał, że musi załatwić własne sprawy i przez dwa tygodnie nie pojawi się w domu. Kilka dni później napisał, że potrzebuje wpłaty na swoje konto w wysokości 50 tysięcy złotych. Te pieniądze były mu potrzebne na spłatę długu. Bez nich nigdy już nie wróci. Pisał, że długo już nie wytrzyma. Rodzina na bieżąco czytała smsy. Mieli oni jednak wątpliwości, czy faktycznie rozmawiają z Henrykiem. Dlaczego nie zadzwonił, tylko pisał sms -y? Język, którego używał w wiadomościach, był inny niż zazwyczaj. Mężczyzna, pisząc sms -y do córki, zawsze zwracał się do niej, używając zdrobnienia jej imienia. W tym przypadku było inaczej. Na końcu wiadomości pisał Całuje tata, czego nie miał w zwyczaju robić. Kiedy nadawca domagał się pieniędzy, tym bardziej rodzina zaczęła coś podejrzewać. Postanowili sprawdzić, czy faktycznie rozmawiają z członkiem rodziny. Zapytały w wiadomości o to, ile zwierząt mają w domu. Niedawno ich kotka urodziła młode, o czym praktycznie nikt spoza domu nie wiedział. Gdyby udzielił im poprawnej odpowiedzi, wiedziałyby, że to on. Na to pytanie nie padła jednak odpowiedź. Żona i córka próbowały jeszcze dzwonić na ten numer, ale bez efektów. O sprawie powiadomiono policję. Ślad po Henryku urywał się po zajęciach w szkole tańca. Ponownie na liście osób mogących mieć związek z zaginięciem pojawił się Mariusz B. Jego partnerka była jedną z ostatnich osób, które widziały Henryka. Została przesłuchana, ale także Mariusz i jego kuzyn. Powróćmy jeszcze do kwestii SMS-ów. Dlaczego wysyłane były na numer Henryka, a nie do kogoś z rodziny, skoro to z nimi chciał porozmawiać? Wyjaśnienie wydaje się proste. Ktokolwiek pisał smsy, nie znał numeru do nikogo z członków rodziny. Znał natomiast numer do Henryka. To sugerowało, że pisał ktoś, kto znał zaginionego mężczyznę. Najpewniej liczył, że będzie miał on przy sobie telefon i stamtąd weźmie numer. Było jednak inaczej. Wielce prawdopodobne jest to, że mężczyzna nie żył, kiedy wysłano te wiadomości. W innym przypadku najpewniej byłby w stanie z pamięci podać numer telefonu kogoś ze swoich bliskich. A kto miał m.in. numer do Henryka? Małgorzata, która była jego partnerką do tańca. Kilka godzin po zaginięciu Henryka z jego konta wypłacono 3000 złotych. Miało to miejsce 8 marca o godzinie 1.24 w nocy. Było to w bankomacie w Wyszkowie. Na nagraniu monitoringu przy jednym z bankomatów zarejestrowano postać mężczyzny, który wyglądem przypominał Krzysztofa R. Miał on na głowie kaptur, zatem nie było widać jego twarzy. Było to w tym momencie, kiedy wypłacano pieniądze z konta bankowego należącego do Henryka. Podobnych prób wypłat było jeszcze piętnaście. Udało się tylko trzy z nich. Na jednym z nagrań monitoringu zarejestrowano auto, którym przyjechał mężczyzna wypłacający pieniądze. Był to Renault Kangoo, taki sam jak służbowe auto Mariusza. Numery rejestracyjne były niewidoczne, zatem nie można było w stu procentach określić, że było to właśnie jego auto. Początkowo zatrzymani przyznali się do porwania mężczyzny, ale szybko się z tego wycofali. Nie było żadnych dowodów na to, że zrobili mu krzywdę. Nie było podstaw, by ich aresztować. Zostali wypuszczeni do domu. Mimo wszystko postawiono im zarzut porwania Henryka i próby wyłudzenia 50 tysięcy złotych. Pozostawali jednak na wolności. Musieli natomiast trzy razy w tygodniu meldować się na komisariacie. W grudniu roku 2008 zaginął Piotr S. Kapłan, który przed laty był wikarym w parafii, w której ministrantem był Mariusz. Opiekował się on chórem kościelnym. W tamtym czasie był on ważną osobą dla chłopaka, który wychowywał się bez ojca. Ministrant miał też swego czasu pomieszkiwać u księdza i pełnić funkcję pomocy domowej. Po zmianie parafii kapłan nadal utrzymywał kontakt z rodziną Mariusza. Piotr S. był dyrektorem warszawskiego festiwalu piosenki chrześcijańskiej. 6 grudnia ksiądz wyjechał swoją hondą w nieznanym kierunku. Nie wrócił. Proboszcz parafii nazajutrz zgłosił jego zaginięcie. Z domu kapłana zniknęły pieniądze. Miało być to ponad 10 tysięcy złotych. Kamery monitoringu zarejestrowały kapłana wysiadającego z auta i nigdy więcej nie był już widziany. W ostatnich dniach miał z nim skontaktować się Mariusz, mimo iż przez ostatnie lata i kontakt się urwał. Wszystkie cztery zaginione osoby łączył jeden człowiek Mariusz B. Mężczyzna był już wcześniej zatrzymywany ale za każdym razem zwalniano go z powodu braku dowodów. Tym razem miało być inaczej. We wrześniu roku 2009 sąd wydał nakaz aresztowania go. Od kolejnych działań organów ścigania zależeć miało to, czy uda się mu coś udowodnić. Aresztowano również Krzysztofa R., który w jakimś stopniu również mógł być zamieszany w każdą z tych spraw. Wiedza operacyjna nie pozwalała na powiązanie Małgorzaty D z żadnym z tych zaginięć. Śledczy nie mieli wielu punktów zaczepienia, nie było ciał ani nie było żadnego narzędzia zbrodni. Mimo wszystko byli przekonani, że to Mariusz stał za czterema zabójstwami, potrzebowali jego przyznania się, by pociągnąć sprawę dalej, dążyli do tego za wszelką cenę. Do przełomu doszło 15 września 2009 roku. Po zatrzymaniu w samochodzie Mariusza zabezpieczono przedmioty, które mogły posłużyć przy zabójstwach. W bagażniku przewoził on opaski zaciskowe, czarne ubrania, chustę na twarz, lornetkę, atrapę broni krótkiej, saperkę, a także skradzione tablice rejestracyjne. Auto było dokładnie wyczyszczone. Znajdował się w nim środek czyszczący który często wykorzystywany jest przez zabójców chcących pozbyć się szczątków swoich ofiar. Mariusz w trakcie zatrzymania miał tak powiedzieć do jednego z funkcjonariuszy. Skoro nie ma ciał, nie ma sprawy. Każdy z mężczyzn był przesłuchiwany w osobnym pomieszczeniu. Po niemalże całodobowym przesłuchaniu Mariusz przyznał się do popełnienia czterech zabójstw. Najpierw po wielu godzinach tortur udusił Zbigniewa, Potem podstępem zaciągnął do domu jego córkę, którą też udusił. Kiedy Krzysztof odjechał, on przetransportował ciała i zakopał. Przyznał, że zabił księdza Piotra w akcie zemsty za to, że tamten molestował go seksualnie, gdy był ministrantem i mieszkał razem z nim na plebanii. Czy mogło być w tym ziarno prawdy? Głosy w tej sprawie są podzielone. Przyznał się też do zabójstwa Henryka. Zatrzymany mężczyzna w swoich zeznaniach odtworzył, jak wyglądały ostatnie chwile życia kolejnej jego ofiary. Mariusz był świadomy dużych kwot pieniężnych, jakimi obracał przedsiębiorczy mężczyzna. Po jednej z lekcji tańca Henryk zniknął. Ostatni raz widziany był, kiedy wjeżdżał na parking pod blokiem. Tam czekał na niego Mariusz i Krzysztof. Przekonali go, by wsiadł do ich auta. Ruszyli w drogę. Pojechali w stronę Płońska. Wówczas kierowca postanowił zmusić swojego pasażera do podania numerów PIN do kart bankomatowych. Mariusz i Krzysztof mieli przy sobie broń, która ułatwiła im negocjacje. Mężczyzna nie chciał tracić życia dla pieniędzy. Poddał się groźbom Mariusza i podał numery PIN. Najwidoczniej tamten uwierzył w prawdomówność Henryka. Nie sprawdzając, czy numery były prawdziwe, udusił pasażera, którego wcześniej skrępował. Twierdzi, że potem pojechali w kierunku mławy. Jego zdaniem w okolicach miasta zakopał ciało swojej ofiary. Nie zgadzało się to z ustaleniami policji. Pieniądze z bankomatu niecałe trzy godziny po porwaniu wypłacono w Wyszkowie. Trasa z Warszawy do Mławy prowadziła w innym kierunku. Mężczyźni najzwyczajniej nie zdążyliby dojechać do Mławy, wykopać tam dołu, zakopać go i dojechać do Wyszkowa, by tam wypłacić pieniądze. Co się stało z księdzem Piotrem? Mariusz, wiedząc, że policja deptała mu po piętach, postanowił odezwać się do kapłana, który był w przeszłości jego mentorem. 5 i 6 grudnia 2008 roku rozmawiali przez telefon. Właśnie w Mikołajki po wieczornej mszy świętej mężczyźni mieli się spotkać. Kapłan dał się przekonać do tego, by wsiadł do samochodu Mariusza. Tamten wyjechał w odludne miejsce. W pewnym momencie zatrzymał auto i skrępował Piotra S. Ruszył dalej. Potem zatrzymał się w okolicach Półtuska. Udusił kapłana, a jego ciało zakopał. Mariusz miał wskazać miejsca, w których zakopał ciała. Jeździł tam z policjantami. Oni rozkopywali wskazane przez niego fragmenty ziemi, ale za każdym razem niczego nie odnajdowano. Do dziś nie znaleziono żadnego ciała. W obliczu takich zeznań w końcu można było postawić mu zarzuty. Jego wyjaśnienia zostały nagrane, posłużą później jako dowód w sprawie. Zaczęto zbierać materiał dowodowy. Było to zadanie niezwykle trudne w zaistniałych okolicznościach. Policjanci musieli opierać śledztwo na poszlakach. Wszyscy z otoczenia Zbigniewa i Aleksandry nie mieli wątpliwości, że za ich zaginięciem stał Mariusz. Wiedzieli o wcześniejszym uprowadzeniu mężczyzny. Zarówno ojciec, jak i córka mówili, że bali się Mariusza i był on zdolny do wszystkiego. Jego kuzyn Krzysztof przedstawił swoją wersję wydarzeń dotyczących wizyt na działce w Półtulsku. Faktycznie feralnego dnia mieli tam wszyscy pojechać, ale on nie wiedział w jakim celu. Nie zauważył, by Zbigniew czy Aleksandra byli zestresowani. On sam nie wchodził do domku i nie wiedział, co działo się w środku. Przeanalizowano również telefoniczne bilingi. Ten łańcuch poszlak wskazywał jasno, że ślad po Zbigniewie i Aleksandrze urywał się właśnie w tamtym miejscu. W sprawie Henryka też było sporo dowodów łączących jego zaginięcie z osobą Mariusza, ale i Krzysztofa. Obaj próbowali podjąć pieniądze z jego konta, wykorzystując do tego jego karty bankomatowe. Zabezpieczono też telefon, z którego wysyłano smsy z żądaniem okupu. Ustalono bez cienia wątpliwości, że Krzysztof kupił dokładnie ten egzemplarz w komisie kilka dni wcześniej. Najgorzej zbieranie dowodów szło w sprawie zaginięcia księdza Piotra. Jedynym powiązaniem jest telefon komórkowy, z którego ktoś przed śmiercią kapłana skontaktował się z nim. Była to komórka, którą pewien mężczyzna zgubił w starej miłosnej. Nie było możliwości, by udowodnić, że dzwonił z niej Mariusz lub Krzysztof. Ten drugi przyznał, że w tamtym czasie znalazł tam podobny telefon. Ale czy był to właśnie ten, z którego dzwoniono? Stuprocentowej pewności mieć nie można. W kwietniu roku 2009 znaleziono samochód księdza Piotra. W nim, na przednim siedzeniu pasażera zabezpieczono ślad zapachowy, który należał do Mariusza. Jego zapach znalazł się także za kierownicą. Mężczyzna twierdził, że w ostatnim czasie nie przebywał w tym samochodzie. Przyznał, że w roku 2008 raz kapłan podwiózł go tym autem. Tego typu ślady zapachowe mają utrzymywać się przez mniej więcej tydzień. Zatem to wyjaśnienie było niewiarygodne. Wyglądało zatem na to, że mężczyzna był w aucie już kilka miesięcy po zaginięciu kapłana. Mariusz twierdzi, że funkcjonariusze podłożyli jego ślady zapachowe. Nigdy więcej nie przyznał się do zabójstw. Twierdził, że to przyznanie się z 15 września było poprzedzone torturami, a on sam był w stanie wycieńczenia. Przesłuchujący mieli razić go paralizatorem po genitaliach, a także wieszać go na metalowej rurce, następnie dusić i zakładać torbę na głowę, odcinając dopływ powietrza przyznał się do zabójstw, by w końcu dali mu spokój. Mogło być w tym ziarno prawdy, ponieważ na jego ciele znajdowało się kilka obrażeń. Dokładniej zanotowano, że zadano mu osiem drobnych urazów. Sąd nie zlekceważył tej kwestii. Dokładnie sprawdzono tę sprawę. Według ustaleń nie doszło do nadużycia siły względem żadnego z oskarżonych. Krzysztof przyznał, że to adwokat kazał mu poruszyć kwestię znęcania się podczas przesłuchania. Funkcjonariusze z tamtego wydziału w przeszłości byli już oskarżani o stosowanie przemocy, ale nigdy niczego im nie udowodniono. Biegli dokładnie przeanalizowali nagranie, podczas którego Mariusz przyznawał się do popełnienia zbrodni. Zwracali uwagę na naturalność zachowania. Sposób, w jaki opowiadał, nie wskazywał na to, by doszło do zastraszania czy tortur. Mężczyzna spokojnym głosem, ironicznie się uśmiechając, dokładnie opowiadał o okolicznościach kolejnych zbrodni, sprawiał wrażenie osoby, która szczyci się swoimi dokonaniami. Mężczyzna został przebadany przez biegłych psychiatrów. Ci uznali, że jest on osobą arogancką, z zawyżoną samooceną. Czuje on potrzebę dominacji. Jednocześnie jest człowiekiem skrupulatnym, opanowanym i zrównoważonym. Jego iloraz inteligencji jest wyższy od przeciętnego. Natomiast Krzysztof posiada inteligencję znacznie poniżej przeciętnej. Wykazuje on też uzależnienie od swojego kuzyna, który mu towarzyszył krok w krok. W trakcie składania zeznań Krzysztof użył takiego sformułowania: Wykonywałem jego polecenia. Miałem na przykład sprzątać, wychodzić z psem. Jak czegoś nie chciałem zrobić, to Mariusz się denerwował. Stosował psychiczną formę gniewu. Wiedziałem, że muszę to zrobić. Bałem się, że stracę więzi z nim, że każe się wynosić, że zostanę sam. Mieliśmy taką relację, że jak czegoś nie wiem, to nie zadaję pytań. Śledztwo w tej sprawie się przeciągało. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani przy użyciu wariografu. To badanie wykazało ich nerwowe reakcje na kwestie związane z zabójstwami. Oznaczało to, że nie mówili prawdy. We wrześniu roku 2011 obaj mężczyźni na chwilę wyszli na wolność, ale niedługo później znów zostali zatrzymani. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wytoczenie im sprawy o uprowadzenie Zbigniewa i Aleksandrydę. Materiał dowodowy pozwolił na skazanie ich za ten czyn. Krzysztof otrzymał wyrok czterech lat pozbawienia wolności, a Mariusz pięciu. Obaj wylądowali za kratami. W trakcie rozprawy Mariusz był niezwykle spokojny. Odpowiadał na wszystkie pytania zadawane w sądzie. Skrupulatnie notował wszystko, co mógł wytknąć oskarżycielowi. Krzysztof natomiast sprawiał wrażenie nieobecnego. Nie skupiał się na tym, co działo się na sali rozpraw. Zdawał się być znudzony, a momentami można było odnieść wrażenie, że przysypia. Przesłuchano wielu świadków. Wśród nich znaleźli się tacy, którzy mieli widzieć Zbigniewa i Olę już po 11 kwietnia 2006 roku. Nie udało się potwierdzić, że to faktycznie byli oni. Sama Małgorzata D. przez cały proces konsekwentnie broniła Mariusza twierdząc, że nie mógł on się dopuścić zbrodni, o której popełnienie go oskarżano, dawała mu alibi na czas zabójstw. Obrona poddawała w wątpliwość zebrany materiał dowodowy. Przede wszystkim nie było motywu, dla którego Mariusz B miał pozbawić życia tych wszystkich osób. Zdawał on sobie sprawę, że polisa na dwa miliony, o którą wnioskował Zbigniew, nie weszła jeszcze w życie. Nie było dowodów na to, że chciał on dążyć do rozwodu Małgorzaty, by samemu wziąć z nią ślub. Podobnie brakowało dowodów, że żądał on zrzeczenia się ojcostwa Wiktorii. Zdaniem obrony nie można było udowodnić, że telefonów, z których wykonywano połączenia do Aleksandry i Zbigniewa, używali Mariusz i Krzysztof. Poza tym w trakcie rozprawy pojawili się świadkowie, którzy widzieli zaginionych już po rzekomych wydarzeniach z Półtuska. Dowody w sprawie zabójstwa Henryka i księdza Piotra również uznał za niewiarygodne. Na ich podstawie nie można było skazać za zabójstwa. Tak przynajmniej uważał obrońca. Badanie na wariografię odbyło się po zbyt długim czasie od zbrodni, by mogło być potraktowane jako wiarygodne. Ostateczna decyzja należała do sądu. Ten uznał, że Mariusz B. jest winnym zabójstwa czterech osób i skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności. Sam oskarżony wyrok przyjął ze spokojem. Na jego ustach pojawił się nawet szyderczy uśmiech, jakby zupełnie się tym nie przejął. Jego matka twierdzi, że jego zachowanie było takie, a nie inne, ponieważ był niewinny i dlatego nie odczuwał skruchy. Obrona odwołała się od tego wyroku. Sąd Apelacyjny uchylił wyrok, uważając, że jest zbyt wiele wątpliwości. Doszło też do nieprawidłowości. Obaj oskarżeni mieli tego samego obrońcę, mimo iż w niektórych okolicznościach śledztwa Krzysztof obciążał swoimi zeznaniami kuzyna. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Tym samym odbył się kolejny proces przed Sądem Okręgowym. Oczywiście obaj mężczyźni w tym czasie byli za kratami. Finał procesu miał miejsce w roku 2017. Sąd skazał Mariusza B na karę dożywocia, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać nie wcześniej niż po 40 latach odsiadki, czyli w roku 2051. Na 10 lat sąd pozbawił go praw publicznych. Wyrok ten uprawomocnił sąd apelacyjny w październiku roku 2018. Oskarżony został zobowiązany do zapłaty po 25 tysięcy złotych bliskim swoich ofiar. Krzysztofer miał nie brać udziału w żadnej ze zbrodni. Jego rola polegała na tuszowaniu śladów oraz na braniu udziału w uprowadzeniu Zbigniewa i Aleksandry. Za to na początku usłyszał wyrok 9 lat pozbawienia wolności później ten wyrok zmieniono na 6 lat pozbawienia wolności i taki wyrok uprawomocniono. Obrona składała jeszcze kasację, ale sąd najwyższy w roku 2021 odrzucił ją. Małgorzata D. została oskarżona o składanie fałszywych zeznań, podając Mariuszowi fałszywe alibi na czas dokonywania zbrodni. Nie dotarłem do informacji jaki wyrok zapadł w tej sprawie. Matka Małgorzaty również trzyma stronę oskarżonego. Miała złą opinię o swoim zięciu. Jej zdaniem Zbigniew był krętaczem i złodziejem, któremu nie można było ufać. Uważa ona, że chciał on się zemścić na Małgorzacie, dlatego wywiózł ich córkę, na naszpikował narkotykami i wyjechali za granicę, gdzie się ukrywają. Matka Mariusza przez cały czas utrzymuje, że jej syn jest niewinny i padł on ofiarą spisku organów ścigania. Ona sama też miała zostać pobita przez policjantów w roku 2011, kiedy ponownie zatrzymali jej syna. Czy Mariusz jest seryjnym mordercą i zamordował wszystkie te osoby? Co zrobił z ciałami? Na działce w półtusku znajdowała się Wanna. Jedna z teorii jest taka, że w tej wannie rozpuścił ciała swoich ofiar i dlatego nigdy nie zostały one odnalezione. Wanna była pełna głębik odchodów. Okazuje się, że w razie przeprowadzenia badań zasadowości wykazywałyby one taki sam odczyn jak po użyciu sody kaustycznej, która mogła posłużyć do rozpuszczenia ciał. Najprawdopodobniej ktoś wiedział, że dzięki odchodom będzie mógł uniemożliwić dalszą pracę śledczych w tej kwestii. Czym Mariusz kierował się wybierając swoje ofiary? To dość złożona sprawa. Zabójstwo Zbigniewa i Aleksandry nie przyniosło mu żadnych korzyści materialnych, choć wiadomo, że początkowo taki miał plan. Kiedy zdał sobie sprawę, że na pieniądze liczyć nie może, mimo wszystko postanowił się ich pozbyć. W jego mniemaniu stali oni na przeszkodzie w jego dalszym życiu. Byli oni przeciwni związkowi jego i Małgorzaty. Zabójstwo Henryka również mogło mieć podobne tło. Atrakcyjny, bogaty mężczyzna wydawał się być rywalem, który mógł w świadomości Mariusza odebrać mu jego partnerkę. Co prawda, przy okazji ukradł z jego konta pieniądze i próbował wymusić okup, ale wydaje się być to tylko pobocznym motywem. Najbardziej tajemnicza wydaje się być kwestia zabójstwa księdza Piotra. Prawdopodobnie razem z nim zniknęły pieniądze. Ale czy mógł być jakiś inny motyw? Ludzie z otoczenia kapłana nie wierzą, by mógł być choć cień prawdy w słowach zabójcy twierdzących, że ksiądz go w przeszłości molestował, a zabójstwo było aktem zemsty. Ich zdaniem, w ten sposób chciał tylko usprawiedliwić zbrodnię, której się dopuścił. Nigdy nie udowodniono, by do takich aktów miało dochodzić, nie zgłaszały się też żadne inne ofiary tego typu działań. Mimo wyroków za zabójstwo, Aleksandra i Zbigniew nadal figurują jako osoby zaginione. Henryka i Piotra formalnie uznano już za zmarłych.